Heja, hej, cześć czołem. Tu Johnny Biganman. Przed nami kolejny odcinek Asasyna IV i kolejne przygody Edwarda Kenwaya. Jesteśmy teraz na morzu. Podobnie jak w dodatku Freedom Cry, mamy tu, jak widzę już po mapie, bardzo wiele zadań do wykonania. Możemy sobie te cele wybierać, co chcemy. I gdzie chcemy się udać? No i powiedzmy, że będzie to ta nieodkryta lokacja. Mam nadzieję, że Edward tam dopłynie, aby tylko nie spotkał czegoś innego po drodze. Bo jak spotka, no to może swój cel zmienić. A tymczasem posłuchajmy tych chrzan, które naprawdę bardzo przyjemnie brzmią. No i tak jak mówiłem wcześniej, Edward zmienił zdanie. Mamy tu jakąś wysepkę. I tak, widać tutaj jakiś fragment Animusa. I nic więcej chyba na tej wysepce nie ma. Tak przynajmniej teraz wygląda z tego podglądu mapki. A jest jeszcze jakaś skrzyneczka. No to Edward, ruszaj. Edward się nawet nie przebiera, tylko w czym stoi, w tym skakuje. Płaszczu, w butach, ze szpadami, pistoletem. To bierzemy się najpierw za skrzyneczkę. Co tam będzie? Nie z tej strony, tylko z tej strony. Cukry. I mamy fragment Animusa. Tak jest. I fragmencik ten jest nasz. No proszę, mamy aż 30 fragmentów Animusa do zebrania. No to będzie naprawdę co robić. Sprawdźmy tą mapkę. Nic chyba tutaj więcej nie ma już do zrealizowania. Możemy najwyżej schować się w tych krzakach. No ale tego nie zrobimy. Proszę, jakaś rybka tam skacze. To chyba był delfin. Dobra, wracamy na okręt. Kręcą się tu jakieś okręty. Tu mamy hiszpański. Widzę, że on jest bardzo kiepsko uzbrojony. Także może być bardzo łatwym celem. Bierzemy się za niego. I tak, jest już nas. Nasz. Tak jak mówiłem, słabo uzbrojony, mniejszy, także jest łatwym celem. Przy okazji też i swoich żołnierzy likwidujemy. Zastąpimy ich innymi. Tak jest, zabiłem pięciu przeciwników. No i odbieramy im cały towar. Co tam mają? Drewno, płótno i członkowie załogi. Jak dobrze przeczytałem. Jak zdążyłem dobrze przeczytać.
Także powoli się Edward bogaci. Tak, dobrze przeczytałem. Trzech członków załogi pozyskał. Dobrze, i co mamy kolejnego? Tutaj mamy jakąś skrzyneczkę porzuconą. To znaczy nie skrzyneczkę, jakiś ładunek. Oczywiście go zbierzemy. Tam w oddali widzę kolejny ładunek. Nie będziemy wybrzydzali. Tylko skoro jest do zebrania, to go zbieramy. Cukier był wcześniej, a teraz odzież. I co tu mamy? Płótno rum. Też taki marny to ten okręcik. Może być naprawdę bardzo łatwym celem. Posłuchajmy sobie szant. Naprawdę są bardzo przyjemne. A co tu mamy? Jakiś nowy element. Już się, brachu, ratujemy. Nic się nie martw. Tak, został uratowany. I zostaje od razu naszym członkiem załogi. Super. I mamy kolejny ładunek do zebrania. Plus widzę po prawej stronie jest jakaś skrzyneczka na jakiejś wyspie, ale tu mamy obszar niedostępny. Także musimy się w przeciwną stronę odwrócić. I w ogóle musimy zawrócić. Przyjrzyjmy się mapie. Aha, tutaj mamy tą skrzyneczkę. Tyle fatygi po jedną skrzyneczkę. No ale cóż, musimy to zrealizować, to zadanie również. Musimy zebrać te wszystkie skrzynki. Nie zostawimy tego. Ten obszar niedostępny wygląda bardzo dziwnie. Jak gdyby był to widok z innego świata albo z innej planety. No i co mamy na tej wyspie? No nic więcej, tyle fatygi po tą jedną skrzyneczkę. No ale nie mamy wyboru. Dobra, i wracamy. Mamy tu jakieś mapy. Mamy podaną lokalizację. 179, 593. Trzeba będzie o tych mapach skarbów zawsze pamiętać. Edward jest niesamowity. Trzyma w ręce szpady i wskakuje do wody i płynie. Nie ma chyba kogoś drugiego takiego wspaniałego pływaka jak on.
trzeba atakować obce okręty, żeby nazbierać tych różnych surowców. A później przeprowadzimy modernizację swojego okrętu. I mamy kolejny okręt. Przewozi płótno i rum. No, właściwie to byśmy mogli się za niego wziąć. No, ale mamy tu jakąś wysepkę z kolejną skrzyneczką. No, jak jesteśmy już tu, to przecież nie zostawimy tej skrzyneczki. Tylko się nią zajmiemy, a tym okrętem zajmiemy się później. Nie ucieknie nam przecież. Popatrzmy, co mamy jeszcze na tej wysepce. No właściwie to nic. Słońce zaszło jak na zamówienie. Mamy przed sobą jakiś okręcik, ale marniutki. Co on ma? Wybuchające beczki? Nie wiem, czy nie szkoda fatygi. Chociaż właściwie on jest w zasięgu naszych dział, to mu nie odpuścimy już. No, trzeba się odwrócić, żeby go trafić. A tu mamy kolejny okręcik z wybuchającymi beczkami. No, tutaj coś mamy już. Drewno, płótno, cukier. To jest co innego. No i pięknie. Jest już w zasięgu naszych dział. No i rozpoczynamy zabawę. Jeszcze płynie, ale już jeszcze niewiele mu zostało. Kurczę, ustawiliśmy się burta w burtę. I co teraz zrobić? I co teraz zrobimy? O, super, podpłynął nam pod działa. Abordaż możemy już przeprowadzać. I jeszcze tamten nam został. Ale może najpierw abordaż, skoro jesteśmy już tak blisko. Tak jest. I prywatne działko Edwarda Kenwaya. 5 przeciwników trzeba zlikwidować. Jeszcze 3.
i będzie po bólu, po wszystkim. Jeszcze dwóch, szukamy kolejny. Jest i jeszcze jeden. Tak jest. I okręcik nasz jest. I wszystko, co w nim się znalazło, również jest nasze. Płótno, cukier, wybuchające beczki, plus członkowie załogi. Piękny wynik. Ile członków załogi? Jeden. I bierzemy kurs na kolejny okręt. Już, ustawiamy się. Celujemy. Jest w zasięgu naszych dział. I nie mamy litości. Poszedł na dno. A co z ładunkiem? Przepadł? Kurczę blade, nie o to chodziło. Nie o to chodziło przecież. Tu mamy wyspę tą Abaco. No właściwie możemy się zająć tą wysepką, skoro tu jesteśmy. Proszę bardzo, ile tutaj będzie zajęcia? Troszeczkę tu dłużej zabawimy na tej wysepce, czyli mamy tak. Zabić i oskurować iguanę oraz oceloty. Po dwie sztuki. Aha, a później możemy zrobić sobie z tych upolowanych zwierzątek jakieś ulepszenia. Włączymy wzrok orła. Mamy iguanę. Pierwszą. Tam jest, widzę na lewo, druga. No i co? I gonimy. Dobra, pierwsza iguana jest nasza. No i musimy szukać kolejnych ofiar. Oj, mamy po lewej fragment animusa. Ale tym się zajmiemy za chwileczkę. Tam mamy iguanę. No i co jeszcze? Tam są oceloty. Kurczę, strasznie daleko. To znaczy nie strasznie, no ale daleko troszeczkę od nas. I co my zrobimy w tej sytuacji? Musimy zaczekać. Czyli to jest druga iguana. No widzę, tam w oddali bawią się te oceloty. Trzeba je jakoś podejść. Oj, idzie tutaj. Super. Pięknie nam ta
Igła na tu podeszła. I został nam jeszcze jeden ocelot. Kurczę, nie ma żadnej w pobliżu igłany. Przepraszam, ocelota. Co my zrobimy? Fragment Animusa jest do zdobycia. Niedaleko. Oj, jest ocelot! Pięknie nam tu podszedł. Tak jest. Podszedł jak na zamówienie. I tak powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Ja zapraszam Was na kolejne przygody Edwarda Kenway'a. Na razie, cześć i czołem do następnego spotkania.